Witam Was w kolejnym odcinku kursu programowania w C++. Tym razem będę mówił o stałych. Czym są stałe? Stałe, w przeciwieństwie do zmiennych, jak sama nazwa mówi, zmienne mogą się zmieniać, stałe pozostają stałe, czyli raz do nich przypisana wartość nie może być już zmieniona. Czyli na przykład jeżeli mam stałą o nazwie pi o wartości 3,14, to jej wartość nie może zostać zmieniona. No i w jaki sposób ja oznaczyłem, że to jest stała? Przed nazwą typu postawiłem słowo const. Const jest to skrót od słowa constant, czyli stała. I w ten oto sposób zrobiona stała nie może już zmienić swojej wartości. Czyli jeżeli ja teraz spróbuję na przykład to pi zmienić na 4, to wyskoczy nam błąd, bo próbujemy właśnie tą stałą zmienić. Dobrze, to tyle w tym odcinku. Oczywiście zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału, żebyście byli zawsze na bieżąco z filmami, które będę przesyłał.